Bayern Monachium w meczu 21. kolejki Bundesligi rozgromił HSV Hamburg aż 8-0. Jedną z bramek dla ekipy mistrzów Niemiec zdobył Robert Lewandowski, dla którego był to pierwszy gol w lidze od 13 grudnia. Polski napastnik w poprzednich meczach prezentował się przeciętnie i był krytykowany za swoje występy. Na pewno nie zasłużył, bo cała drużyna Bayernu grała słabo i to nie tylko Robert źle wyglądał, ale też inni zawodnicy, także nie rozumiem tej krytyki. Robert Lewandowski w tym sezonie w 19 meczach zdobył 8 goli w Bundeslidze. W poprzednim sezonie, gdy Lewy występował w Borussii Dortmund, na tym etapie rozgrywek miał na koncie o 6 bramek więcej. Dlaczego polski snajper w Bayernie strzela mniej goli niż w Dortmundzie? To jest tylko kwestia drużyny i jeżeli ta drużyna będzie grała dobrze, tak jak w tym ostatnim spotkaniu, no to i Robert będzie strzelał swoje bramki, tak? No bo jeżeli gra nie opiera się tylko na nim, tak jak w Borussii Dortmund, że większość piłek była kierowana do niego, a tutaj częściej mają Robert, czy częściej mają Goethe, Müller, także tu jest większa siła po prostu do przerozgrywania piłki niż Borussii Dortmund i dlatego tak to wygląda, ale no, myślę, że z czasem się Robert do tego dopasuje i będzie mi się grało bardzo dobrze. Lewandowski nie uniknie porównań do Mario Mandzukicia, którego zastąpił w ataku Bayernu. Chorwacki snajper poprzedni sezon zakończył z 18 golami na koncie. Łącznie w barwach monachijskiego klubu zdobył 33 gole w 54 meczach Bundesligi, co daje średnią 0,6 bramki na mecz. Lewandowski w tym momencie ma średnią 0,4 gola na spotkanie. Takie rzeczy możemy oceniać dopiero na koniec sezonu, tak? Jeżeli cały sezon minie i wtedy możemy cokolwiek porównywać. Myślę, że Robert jeszcze w tym sezonie strzeli sporo bramek i nikt już nie będzie go krytykował. Tu nie ma co szukać sensacji, tak? No bo to myślę, że jeszcze Robert wszystkim pokaże. Już był moment taki, że też był pod krytyką, jak miał odchodzić z Dortmundu, że już nie będzie się przykładał. Zdobył króla strzelców i wszystkim zamknął usta. I myślę, że tak samo będzie teraz na koniec sezonu, że tym wszystkim niedowiarkom zamknie usta i pokaże, że jest napastnikiem na takiego, jakiego go oceniali wcześniej.